Wydawnictwo Abysos i audiopowieści prezentują Michał Jan Sobociński. Wjeżdżba końca czasów. Srebrny kruk Czyta Wojciech Cieślawski Z kuchni wydobywał się apetyczny zapach, który łechtał nozdrza Brunona. Może zacznijcie pobierać opłatę za wasze usługi. Zaproponował długowłosy nieznajomy z lewej strony. Znam kapłana, który daje rozgrzeszenie za kiełbasy z cebulą i kufel jasnego piwa. Szczęśliwie dla siebie, spotyka wielu grzeszników. Skąd taka opinia? Zainteresował się Brunon. Czemu nazywać to szczęściem, panie? Bo nie wygląda na głodującego. Mówił i wyglądał inaczej. Nie przypominał Brunonowi osoby stąd, choć nieznajomy dokładał wszelkich starań, aby jego mowa przypominała dialekt marchi północy. — A może... — kapłan wpadł na pewien pomysł. — Może wy byście mnie gdzieś przenocowali? Zapłacę, czym mam i może was nawet wyspowiadam, panie. — Obawiam się, że pokuta, którą byście mi zadali, ograniczyłaby mój wolny czas w stopniu znacznym. Odparł żartobliwie mężczyzna. A ten szanuje ponad miarę. Zwłaszcza, że na zbytkach życie upływa jakby prościej. Co was sprowadza do Jorbittum? Przeważnie o cel wizyty wypytywali Bruno na strażnicy, miejscy, urzędnicy na rogatkach albo pospolici kryminaliści zamierzający go okraść. Jednak miła odmiana, pomyślał eklezjan. Może i wygląda jak zbir, lecz jest to byty. I mówi całkiem składnie i ładnie. Przybywam na polecenie margrabiego, powiedział kapłan z dumą w głosie. Mam objąć stanowisko sufragana misyjnego u boku Teodora z Ereslau. Z otrzymanego listu wynika, że autokefal i cesarz po obopólnej zgodzie zdecydowali się na rozpoczęcie misji wśród plemion północy. I dlatego przysłali kapłana Eo. Krychnął nieznajomy. Misja ze znakami Belladona i Walsa przyniosłaby więcej mogił, odparł zgryźliwie Brunon. EO stoi na straży jedności cesarstwa. Jest uosobieniem tego, co najlepsze w naszej cywilizacji. Prawdopodobnie dlatego cesarz i autokefal zdecydowali się na niego. A ja czuję się zaszczycony, iż pomimo młodzieńczego wieku zostałem wybrany do tak ważkiej misji. Ponadto słyszałem. Że arcykapłan Teodor słynie z biegłej znajomości wielu dialektów plemion północy oraz. A ty? spytał rozmówca. Ja? Oczy Brunona skierowały się w górę, jakby ich właściciel intensywnie myślał nad sensowną odpowiedzią. Ja przed wyruszeniem z miasta Ingel studiowałem leksykony o plemionach barbarikum, a także przeczytałem kompedium o ludziach za rzeką Langa piura Oczywiście nie mam rozległej wiedzy arcykapłana Teodora. Oczywiście. Nieznajomy kiwnął głową. Brunonowi zrobiło się głupio, oblał się rumieńcem. Szczęśliwie w gospodzie panował półmrok, lecz duchowny miał wrażenie, że jego rozmówca dopatrzył się zakłopotania. Eklezjan oparł palce o kontuar, westchnął i odchrząknął. A pana co sprowadza na północ? Bo zgaduje, że nie jesteście stąd! Nieznajomy łypnął na Brunona szmaragdowymi oczami, po czym ujął kufel i ostrożnie wlał jego zawartość do ust, nie racząc przez dłuższą chwilę nawet mruknąć. Nie dostaniesz się na kasztel, zmienił temat. Brama wewnętrzna jest zamykana po zmierzchu zgodnie z rozporządzeniem kasztelana. Wcześniej to się nie zdarzało, ale odkąd cesarz zażądał obecności Deotardusa na swoim dworze, Margrabia Godryn stał się podejrzliwszy. A to niby dlaczego? Margrabia podobno jest dobrym władcą. Czemu ktoś miałby mu źle wróżyć? To nie kwestia dobra lub zła. Margrabia jest potężną osobą. Ma wszystko, czego nie ma cesarz Rispodel bezwarunkowo wierne wojsko, a reputację zręcznego administratora doświadczenie bojowe i przyjaźń margrabiego Verona ze Stalerwek oraz księcia Arnolda od Tersztajna z księstwa koronnego Osteraj. Margrabia zatem wyrasta na konkurencję dla cesarza, a cesarz, choć dorosły to dalej z umysłem młokosa, zlongu się pobladł, po nawet groził, aż w końcu posłuchał doradców i zażądał Deotardusa jako gwaranta pokoju. Ale Brunon podniósł palec, jakby zgłaszał obiekcję. Dalej nie widzę związku z zamykaniem bramy. Margrabia nie życzy sobie nocnych gości. Nieznajomy cierpliwie tłumaczył dalej. Daje również wyraźny sygnał, że oto on i jego kasztel zamykają się na innych. Stają się tym samym twierdzą nie do zdobycia, co zresztą jest prawdą. Nikt nie zdobył Jorbitum. Tego to ja już w ogóle nie rozumiem. W takim razie sztuka symboliki nie jest przeznaczona na Twoją głowę, kapłanie. Wymuszony uśmiech wydobył się z wnętrza rozmówcy Brunona. Zatem rozszyfrowanie tejże zagadki będzie musiało pozostać słodką tajemnicą. Nastała cisza. Nieznajomy przestał zwracać uwagę na Brunona. Zerkał na dwóch mężczyzn żywiołowo dyskutujących obok kapłana. Wskazywali na niego, rechotali, kleli i spluwali na podłogę. Duchowny w tym czasie pogrążył się w kontemplacji swojego niekorzystnego położenia. Nie posiadał pieniędzy, które umożliwiłyby mu wynajęcie kwatery w karczmie. Podejrzewał, że zasobność sakiewki nie wystarczy również na schronienie w noclegowni. Pozostał mu sen w jednej z bocznych uliczek i orbitum. Wybór ten nie tylko z racji surowej pogody wydawał się duchownemu dalece nierozsądnym. Znasz sztukę, srebrny kruk, pióra Artemas Fioretti? zagaił nieznajomy, prostując się na stołku. Nie, proszę pana, odpowiedział grzecznie Brunon. Owoce natchnienia Omorfa nie są przeznaczone kapłanom EO w czasie studiów. To ci opowiem. Westchnięcie mężczyzny przypominało sapnięcie demona. Rzecz wydarzyła się w niedostępnych nam niebiosach, gdzie dwójka kruków spotkała się, aby zejść na ziemię i w świetle księżyca spłodzić potomka. Ptaki ucieszyły się, gdy w ich gnieździe po jakimś czasie pojawiło się jajko. Malec, ku radości rodziców, postanowił wreszcie pokonać skorupkę i wziąć udział w przygodzie zwanej życiem. Radości nie było końca. Gdy matka zajmowała się pisklęciem, ojciec zachwalał syna pośród swoich znajomków. Idylla skończyła się wraz z dorośnięciem malca. Zamiast obrastać w czarne piórka, zaczął on przybierać kolor księżyca w pełni. Rodzice kruka nie wysłuchali rad swych sąsiadów i nie pozbyli się syna. Wręcz przeciwnie, otoczyli go ochroną, zdobywali pożywienie. Lecz oto nadszedł czas, który dla jednych bywa błogosławieństwem, dla innych zaś utrapieniem. Nieznajomy wydobył z zapaska pazuchy prostą drewnianą fajkę i nabił ją obficie zielem. Polecili mu, aby dołączył do stada i razem z nimi przemierzał przez tworza. Rychło się okazało, że kruki nie akceptują odmienności swego pobratymca. Widziały w nim zagrożenie wynikające z jego inności. Początkowo trącały go w locie, uderzały skrzydłami, odmawiały mu pożywienia, aż w końcu skazały na samotną tułaczkę. Srebrny kruk nie potrafił znieść tęsknoty za rodzicami. Ci z kolei zapomnieli o nim wraz z nadejściem nowego potomstwa. W końcu nic nie trwa ponad określony czas. Siwy dym znów wydobył się z ust nieznajomego. Tęsknota za rodzicami wkrótce zmieniła się w tęsknotę za jakimkolwiek kontaktem z innymi przedstawicielami jego gatunku. Za namiastką rozmowy nic z tego. Inne ptaki obserwowały go z dala, były i takie, które zazdrościły mu nietypowego koloru. Inne w imaginacjach posuwały się dalej. Wyobrażały sobie cechy, którymi srebrny kruk mógł zostać obdarowany przez bogów. Zrodziło to przekonanie. Że jego obecność na niebie została spowodowana nieznaną rolą. I istotnie tak było. Srebrny kruk symbolizował coś innego z natury jednakiego z innymi ptakami lecz na tyle abstrakcyjnego, że wręcz nieistniejącego. A przecież istniał, był, spełniał zadanie czegoś odrębnego w społeczeństwie a co lepsze nie czuł się inny. Uważał, że odmienna barwa piór Świadczy o odrębności kolorystycznej, lecz nie gatunkowej. Mężczyzna ponownie urwał, aby się uśmiechnąć. Brunon dałby głowę, że człowiek o czymś sobie przypomniał. Jednak po jakimś czasie inne ptaki zadziobały go, a jego nieżywemu ciału pozwoliły na powolny proces gnicia. Wtedy wszystko wróciło do normy. Żaden z nich nie wyróżniał się. Większość kołysała się na wietrze w jednaki sposób, nie krzycząc z nienawiści na widok srebrnych piór. Chyba nie rozumiem. Kapłan się skrzywił. Dlaczego mi pan o tym opowiada? Bo jesteś srebrnym krukiem. Książka dostępna w serwisach streamingowych.